Wirtualna Polska zadebiutowała z początkiem maja na giełdzie papierów wartościowych. Akcje spółki na starcie kosztowały 35 zł i 25 groszy. To o 10% więcej niż cena, po jakiej zostały sprzedane w ofercie publicznej. Łącznie spółka i jej udziałowiec European Media Holding pozyskali z rynku prawie 300 milionów złotych. Pod koniec miesiąca część pozyskanych funduszy Wirtualna Polska wydała na kupno internetowych platform radiowych OpenFM i Polska Stacja.pl. Debiut Wirtualnej Polski jest dużym sukcesem i bardzo bym chciał podziękować inwestorom nowym, naszym publicznym akcjonariuszom, którzy zainteresowali się akcjami Wirtualnej Polski w takim stopniu, że musieliśmy dokonać aż 5-krotnej redukcji zapisów. Gamer SKKF oraz wytwórnie hip-hopowe Step Records i Urban Records otrzymały złote przyciski Play, nagrody YouTube przyznane podczas Orange Video Fest by LiveTube. Dostają je youtuberzy po przekroczeniu miliona subskrypcji. W połowie maja na warszawskim Torwarze odbyła się druga edycja tej imprezy. Zgromadziła ona około 10 tysięcy fanów i youtuberów. Główną nagrodę w konkursie Izby Wydawców Prasy na prasową okładkę roku Grand Front 2014 zdobył National Geographic Polska za okładkę do numeru z raportem o wyżywieniu ludzkości. W kategorii dla prasy branżowej wygrał magazyn Press za okładkę do grudniowego wydania, na której prezentowaliśmy Jana Wróbla i Romana Kurkiewicza. Maciej Moskwa z Testigo Documentary wygrał ogólnopolski konkurs fotografii prasowej Grand Press Photo 2015. Zdjęcie zostało wybrane z fotoreportażu obrazującego skutki ataku państwa islamskiego na kurdyjskie miasto Kobane w północnej Syrii. Wyróżnienia w konkursie otrzymali autorzy zdjęć pojedynczych, m.in. w kategoriach wydarzenia, życie codzienne, ludzie oraz fotoreportaży. Co w najnowszym numerze magazynu Press? Sekcja Grand Press Photo 2015, a w niej rozmowa ze zwycięzcą Maciejem Moskwą i przewodniczącym jury Christopherem Morrisem z Seven Photo. Ponadto w numerze dziennikarze głównych mediów udowodnili w tej kampanii, że jeśli nawet wpływają na społeczeństwo, to odwrotnie niż by chcieli, pisze Andrzej Skworz. Bianka Mikołajewska z Gazety Wyborczej, której teksty śledcze wyglądają tak, jakby były pisane przez sztab ekspertów, opowiada, dlaczego powinna była zostać prokuratorem. Mariusz Kowalczyk próbuje znaleźć pracę dla Kamila Durczoka, nie bez sukcesów.